Cześć, nazywam się Krystian Zych i witam Cię serdecznie na stronie jak zrobić podcast. W jaki sposób pozbyć się tych męczących dźwięków typu I, y, E i tym podobnych? W jaki sposób przestać je mówić? W jaki sposób wyeliminować je ze swoich nagrań? O tym dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać. Pokażę Ci 5 sposobów, w jaki sposób możesz się tych męczących dźwięków pozbyć. Sposób pierwszy. Dosyć skuteczną metodą na, pozby na pozbycie się tego typu dźwięków jest zaopatrzenie się, że tak powiem, w niewielką publiczność. Dobrze jest zaprosić kilka osób, przygotować sobie, co chcesz powiedzieć i poprosić te osoby, żeby po pierwsze wysłuchały cię, a po drugie policzyły wszystkie tego typu niechciane dźwięki, jakieś takie niesłowa, przerwniki. Bez na, na, na sprawy nawet nie do końca wiem, w jaki sposób je nazwać. W momencie, jeżeli będziesz miał taką publiczność, jeżeli te osoby pomogą ci, policzą wszystkie wystąpienia, wszystkich tych dziwnych y, 'e' i podobnych dźwięków, zdajesz, zdasz sobie tak naprawdę sprawę y, z całości, z tego ile tego wszystkiego tak naprawdę jest i jak tak naprawdę to, co mówisz, jest odbierane przez Twoich odbiorców, przez Twoich widzów, przez Twoich słuchaczy. Na pewno pomoże to nad zapanowaniem później nad tego typu dźwiękami i na pewno pomoże to później oduczyć się po prostu ich z siebie wydawać. Sposób drugi, który wygodny jest szczególnie w przypadku osób nagrywających podcasty, to po prostu nagrywać się, nagrywać to co mówisz i odsłuchiwać to co mówisz. Nie próbuj nawet wyusuwać tego typu dźwięków, bo w większości przypadków się ich po prostu nie da usunąć. Jeżeli wstawisz gdzieś w środek zdania i później będą następowały jakieś inne dźwięki, może się zdarzyć, że tego ze środka nie wytniesz. A jeżeli wytniesz, to będzie to brzmiało bardzo nienaturalnie. Dlatego też nawet nie próbuj tego wycinać. Ewentualnie to, co da się, to, co jest osobno gdzieś tam. Chwila przerwy i. Wtedy reszta dźwięku możesz oczywiście wyeliminować jak najbardziej takie dźwięki nawet powinien być wyciąć. Natomiast jeżeli to jest gdzieś w trakcie, to moim zdaniem raczej ci się nie uda. Więc nie próbuj, natomiast nagrywanie siebie i odsłuchiwanie później tego, co się nagrało, analizowanie właśnie pod kątem tych dziwnych dźwięków na pewno pomoże. Trzeci sposób to po prostu mówić trochę wolniej. W momencie, jeżeli mówisz wolniej, to twój umysł zdąży. Wyprodukować nowe słowa, które masz powiedzieć. Bardzo często dźwięki te po y, albo e albo coś innego tak naprawdę trafiają w miejsce, w którym myślisz, co powiedzieć dalej. Mówisz zbyt szybko, mówisz szybciej niż Twój umysł jest w stanie stworzyć nowe słowa, stworzyć ciąg dalszy historii, którą opowiadasz i w tym momencie trafiają takie, trafiają się takie przerywniki, które po prostu tak naprawdę mają na celu. Spowolnić w pewnym sensie Twój proces mówienia, po to, żeby umysł mógł za nim nadążyć. Rozwiązanie jest bardzo proste. Staraj się mówić trochę wolniej. Jeżeli będziesz mówić wolniej, Twój umysł spokojnie nadąży z produkcją nowej treści, z wymyślaniem nowych słów, za tym, co mówisz, i wszystko powinno być generalnie w porządku. Czwarty sposób. Nie jest to może typowy sposób na pozbycie się tego typu dźwięków, natomiast na pewno jest to coś, co pozwoli na zrozumienie skąd się takie dźwięki biorą i w jaki sposób ich uniknąć. Bardzo często tego, te, tego typu dźwięki pojawiają się w sytuacjach, kiedy tak naprawdę nie jesteśmy pewni tego, co mówimy i bardzo boimy się ciszy. Tylko pytanie, czy cisza tak naprawdę jest aż tak bardzo zła? Nie. Są sytuacje, są miejsca, w których cisza jest potrzebna. Bardzo często musimy wstawić jakąś chwilę ciszy, po to, żeby pozwolić naszym odbiorcom zrozumieć nasze słowa, przeanalizować nasze słowa. W takich sytuacjach taka krótka cisza nie tylko nie jest gdzieś tam elementem zbędnym, ale wręcz jest potrzebna, wręcz się przydaje. Dlatego też nie bój się ciszy. Oczywiście, jeżeli cisza trwa 10 sekund, no to jest już troszkę za dużo. Natomiast cisza trwa sekundę, dwie sekundy. Czasami podczas jakiejś prezentacji, ewentualnie nawet trzy sekundy, to jeszcze nie jest problem. W podcastach oczywiście dobrze byłoby unikać jakiejkolwiek ciszy. Generalnie tak naprawdę my nie lubimy ciszy i szczególnie jak się czegoś słucha, nie widzimy drugiej strony, nie wiemy co tak naprawdę po tej drugiej stronie się dzieje. Dłuższa cisza. Może nie być odebrana zbyt, zbyt dobrze, zbyt pozytywnie. Zresztą, na pewno zauważyłeś nie raz w radiu, że tak naprawdę w radiu nie ma w ogóle ciszy. W naszych podcastach nie jest to aż taki wielki problem. Odrobina ciszy na pewno nie zaszkodzi. Trochę ciszy może być, może się pojawić, i naprawdę nie ma w ciszy nic złego. W momencie, jeżeli nie nagrywasz podcastów, tylko prezentujesz gdzieś jakiś materiał w szerszej publiczności. Prowadzisz jakąś prolekcję, prowadzisz jakąś prezentację, taka cisza może pomóc zrozumieć uczestnikom, o czym mówisz, może dać im chwilę na zastanowienie się, może pomóc Tobie, na przykład zmienić slajd, pokazać Twoim kursantom, uczestnikom Twojej prolekcji, coś jeszcze, jakieś dodatkowe informacje, i naprawdę nie ma co się bać ciszy. Cisza wcale nie jest zła. Piąty sposób na pozbycie się ciszy. Trochę chwilami brutalny, ale skuteczny i działający w 100% to gumka recepturka. Za każdym razem, gdy zdarzy Ci się powiedzieć -y albo e albo cokolwiek innego, wystarczy zrobić coś takiego. Au! Szybko się oduczysz. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTubie i częstego, regularnego odwiedzenia strony: Jak zrobić podcast.pl co tydzień staram się opublikować nowy film, w którym rozwiązuję nowy, kolejny problem problem z jakim mogą borykać się początkujący podcasterzy. Zapraszam serdecznie.